To było święto rolników z terenu całej ziemi kozienickiej. W niedzielę 25 sierpnia odbyły się 16 dożynki powiatu kozienickiego. Tym razem ich gospodarzem były gmina Sieciechów i starostwo powiatowe w Kozienicach. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwanie świętego Wawrzyńca, której przewodniczył ksiądz biskup Piotr Turzyński. Po nabożeństwie wierni utworzyli korowód i przemaszerowali na teren boiska przy zespole placówek oświatowych. Korowód prowadzony był przez kapelę Henryka Gwiazdy. Na miejscu przywitał ich klub seniora Złota Jesień z Kozienic, który śpiewał pieśni dożynkowe. Następnie głos zabrały prowadzące dożynki pracownice starostwa powiatowego, Sabina Semeniuk i Monika Wiraszka, które opowiedziały o idei święta plonów, po czym zaprosiły zebranych do wspólnego odśpiewania hymnu. Głos zabrali również gospodarze uroczystości, starosta Andrzej Jung i wójt gminy Sieciechów Arkadiusz Guba, którzy przywitali przybyłych gości. W gronie tym znaleźli się m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, parlamentarzyści, samorządowcy, w tym wójtowie z terenu powiatu oraz burmistrz Piotr Kozłowski wraz z zastępcami i przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Suchermanem, członkowie zarządu Enei Wytwarzania Jan Mazurkiewicz i Marcin Łukasiewicz, przedstawiciele różnego rodzaju instytucji i organizacji. Gospodarze zwrócili się także do przybyłych na uroczystości rolników. Drodzy rolnicy, życzę mimo wielu przeciwności i przeszkód, by praca na rolę zawsze przynosiła wam ogromną satysfakcję, ale również wymierne korzyści w postaci wysokich cen i szerokich rynków zbytu. Życzę przede wszystkim zdrowia, wytrwałości oraz społecznego szacunku. Niech dzisiejszy dzień będzie podziękowaniem za tegoroczne żniwa, które mimo licznych problemów dobiegły końca i przyniosły upragnione plony. Życzę, aby wszystkie momenty rolniczej pracy przynosiły radość oraz dobre plony i dobre życie dla rolników i ich rodzin. Kolejnym punktem programu był tradycyjny obrzęd dzielenia chleba. Ten na ręce gospodarzy przekazali starostowie tegorocznych dożynek. Agnieszka Ciesielska z Woli Klasztornej i Karol Majdach z Mozolic Dużych, a następnie podzielono chleb między wszystkich obecnych na uroczystościach. Chwilę potem przyszła pora na wystąpienia zaproszonych gości. Życzę rolnikom, życzę państwu, życzę wszystkim mieszkańcom powiatu kozienickiego, aby żyło wam się dobrze, abyście byli zadowoleni, abyście mieli satysfakcję ze swojej pracy. Nisko wam się kłaniam i życzę państwu dobrej zabawy. Minister Marek Suski przytoczył list od premiera Mateusza Morawieckiego. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, w tym szczególnym dniu dziękuję jeszcze raz za wasz codzienny wysiłek i postawę godną naśladowania. Każdego dnia budujecie pomyślność i dostatek naszej ojczyzny. Bez waszej pracowitości, waszego trudu nie byłoby silnej Polski. Zasługujecie na najwyższy szacunek i wdzięczność Polaków. Listy do uczestników tegorocznych dożynek skierowali również m.in. Jarosław Gowin, Adam Bielan czy Adam Struzik. Do rolników zwrócił się również burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Owocem waszego trudu, owocem pracy waszych rąk jest ziarno, z którego wypieczono chleb. Chleb, którym dzisiaj się dzieliliśmy. I musimy pamiętać, że dzieląc się tym chlebem, wyrażamy swoją gościnność, solidarność, ale również wolę pomocy drugiemu człowiekowi. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznak honorowych zasłużonych dla rolnictwa. Otrzymali je wyróżniający się rolnicy ze wszystkich gmin powiatu. Odznaczenia wręczali marszałek Stanisław Karczewski, minister Marek Suski, gospodarze dożynek oraz samorządowcy z poszczególnych gmin. Ponadto Ewa Malec przekazała wyróżnionym rolnikom dyplomy od posła Mirosława Maliszewskiego. Przy okazji dożynek nie mogło zabraknąć tradycyjnego konkursu na najpiękniejszy wieniec. Tym razem główna nagroda trafiła do gminy Magnuszew, a uznanie komisji zdobył wieniec w kształcie łodzi. Rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszy ogród w gminie Sieciechów, który wygrał Cezary Bogacki z Mozolic Małych. Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości, a chwilę potem na scenie pojawiły się Słowianki. Panie zaśpiewały wielkie szlagiery, m.in. takich artystów jak Bratanki, Golec Orkiestra czy Maryla Rodowicz. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, wieża z tych kogucinków, baloników na druciku, motyli drewnianych, koników bujanych. Po koncercie przyszła pora na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów. Pierwszy z nich na najsmaczniejszą potrawę z jabłek wygrało koło gospodyń wiejskich w Głuścu. Drugi z konkursów zorganizowała lokalna grupa działania Puszcza Kozienicka, a podczas niego wybierano najładniejsze stoisko KGW.
Tu przyznano 3 równorzędne nagrody dla KGW Nasz Borek, KGW Babeczki z pieprzem i solą z Nowej Wsi oraz KGW Sieciechu. Rozlosowano także nagrody w corocznym konkursie rolniczo-ekologicznym. Oczywiście wszystkie stoiska kół gospodyń wiejskich dostępne były dla obecnych na dożynkach. Swoje stoiska przygotowały również instytucje związane z rolnictwem oraz Nadleśnictwo Kozienice, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice czy artyści z Grupy Twórczej Wena z Kozińskiego Domu Kultury. Po konkursach przyszła pora na kolejne koncerty i występy artystyczne. Organizatorzy zadbali o znane zespoły, przy których można było się pobawić. Nie zabrakło też zabawy tanecznej. Wśród gości imprezy była m.in. popularna formacja disco polo Make. Bo to miłość, powiem ci wprost. Tyle lat z tobą żyję i czuję, że to tak, to jest to. Kochanie, tak, to jest to. Jeszcze. Bo to miłość. Tyle lat z tobą żyję i czuję, że to tak, to jest to. Organizatorami dożynek były Starostwo Powiatowe w Kozieńcach, Gmina Sieciechów oraz Gminy Powiatu Kozieńskiego. 4 uchwały podjęli radni podczas 12. sesji Rady Powiatu Kozieńskiego, która odbyła się w środę 28 sierpnia. Jednak to nie uchwały wzbudzały tego dnia największe emocje. Po raz kolejny najdłuższa dyskusja dotyczyła sytuacji szpitala. Zanim do niej doszło, radni wysłuchali sprawozdania starosty z prac zarządu oraz informacji na temat działań podejmowanych przez nadzory wodne na terenie powiatu kozieńskiego. Kolejnym punktem programu była informacja dotycząca dotychczasowych prac zespołu do spraw reagowania i działań naprawczych w kozieńskim szpitalu. Przedstawił ją przewodniczący zespołu Zbigniew Sitkowski. W swoim wystąpieniu podkreślał, że zespół nie otrzymał danych potrzebnych do aktualizacji bądź stworzenia nowego planu naprawczego. Przedstawił natomiast szereg wniosków, takich jak potrzeba dostosowania liczby łóżek, obsady oddziałów, ograniczenia administracji o ponad połowę etatów czy reorganizacji pionu technicznego. Zwrócił uwagę na fakt, że szpital potrzebuje stałej kontroli finansowo-zarządczej, na przykład poprzez pracownika starostwa lub szpitala, który zajmowałby się tylko tym. Szereg uwag do działalności zespołu miał wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki. Mówił, że sprawozdanie jest nie do końca na temat, a zespół miał za zadanie opracowanie planu naprawczego. W tym wypadku nie wywiązał się ze swojej roli i nie zrealizował podjętej w tym celu uchwały. W tym momencie rozpoczęła się dyskusja na temat sytuacji i planów co do przyszłości szpitala. Radny Waldemar Banaś podkreślał, że podstawowym zadaniem jest utrzymanie szpitala. Niekoniecznie w tej formie, ale przede wszystkim musi on funkcjonować. Przypominał poprzednie plany naprawcze oraz rozwiązania związane z firmami komercyjnymi. Radny Stanisław Orzechowski pytał o możliwość skorzystania z usług firm zewnętrznych, które przygotowałyby plan działań dla szpitala. Radny Jerzy Śmiech odniósł się do przykładu szpitala w Puławach i mówił o potrzebie łączenia poszczególnych oddziałów tak, by były efektywne ekonomicznie. Radny Tomasz Trela również pochylił się nad problemami placówki, ale zwrócił uwagę na fakt, że z tego powodu na dalszy plan schodzą inne bolączki powiatu, w tym trudna sytuacja w oświacie. W trakcie dyskusji ustalono, że pod koniec września dyrektor szpitala Roman Wysocki będzie mógł wyznaczyć ludzi, którzy zajmą się przekazaniem odpowiednich danych dla zespołu reagowania i prawdopodobnie w październiku będzie gotowy projekt uchwały w tej sprawie. Planowane są również kolejne spotkania zespołu, podczas których będzie omawiana przyszłość placówki. Następnie radni przeszli do procedowania uchwał. Wszystkie z nich zostały podjęte jednogłośnie przy 16 obecnych radnych. Dwie pierwsze dotyczyły niewielkich zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032 oraz w budżecie powiatu na 2019 rok. Kolejna uchwała dotyczyła zatwierdzenia do realizacji projektu Bliżej Samodzielności edycja druga. Ten realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2019-2022. Wartość projektu wynosi 700 tysięcy złotych, z czego 560 tysięcy stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Ostatnia uchwała dotyczyła zmian w zadaniach i wysokości środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto w sprawach różnych poruszono kwestię uciążliwości remontu ulicy Radomskiej dla okolicznych przedsiębiorców, słupków na parkingu przy szpitalu, podjazdu do izby przyjęć i planów utworzenia POZ przy szpitalu, przebudowy jednej z dróg powiatowych na terenie gminy Głowaczów, a ponadto padła propozycja, by radni nie otrzymywali materiałów sesyjnych w formie papierowej, a wyłącznie elektronicznej. Chwilę potem przewodniczący Rady Włodzimierz Stysiak zamknął obrady.
We wtorek, 27 sierpnia, odbyła się w Urzędzie Miejskim narada z udziałem dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice. Udział w niej wzięli burmistrz Piotr Kozłowski wraz z zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman oraz przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Radzie Grzegorz Wronikowski. Można powiedzieć, że dla dyrektorów rok szkolny i wakacje się stare skończyły. Rozpoczynają już przygotowania do nowego. 7 dyrektorów zakończyło swoje urzędowanie, mamy powołanych nowych. Chcemy, aby weszli jak najsprawniej w ten nowy rok, w nowe obowiązki, dlatego na pewno będą korzystali z pomocy dotychczasowych dyrektorów. Szkoła podstawowa, szkoła na terenie gminy Kozienice, jak wiemy, jest tak jak w całej Polsce po reformie. Nie ma gimnazjów, musimy zorganizować na nowo zarówno sieć szkół, sieć przedszkoli, ale także i dowozy dzieci. Są to nowe wyzwania, z którymi musimy sobie poradzić, dlatego zapewniamy tu wsparcie dyrektorom. Są to osoby, które wygrały konkursy, osoby kompetentne, z doświadczeniem, zarówno jako nauczyciele, często jako dyrektorzy w innych placówkach, więc myślę, że rodzice i dzieci będą zadowoleni z nadchodzącego roku szkolnego. W trakcie spotkania podziękowania za pełnienie funkcji dyrektora odebrali Lidia Sikorska z PSP w Nowej Wsi, Bernadeta Zielona z Janikowa, Anna Łukasiewicz z PSP w Wólce Tyżyńskiej, Agnieszka Kudła z Kociołek, Katarzyna Bąk z Piotrkowic, Krzysztof Ludwiczak z PSP nr 3 oraz Zdzisław Włodarski ze Szkoły Muzycznej. Uhonorowani zostali także dyrektorzy elekci, obejmujący od nowego roku szkolnego stanowiska. Są to Grażyna Grześków, nowa dyrektor przedszkola nr 6 w Świerżach Górnych, Agnieszka Woźniak, obejmująca stanowisko dyrektora w PSP nr 3, Iwona Wochniak, nowa dyrektor w Janikowie oraz Magdalena Michalak w Piotrkowicach, Andrzej Suwała w Wólce Tyżyńskiej, Paweł Potent w Kociołkach, Marek Kucharski w Stanisławicach i Artur Miedziński w Szkole Muzycznej. Wręczone zostały też podziękowania z okazji jubileuszu 30 lat pracy Małgorzacie Wolszczak, dyrektor PSP w Świerżach Górnych. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na naradę roboczą. Spotkanie poprowadził Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim. W sobotę 24 sierpnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyło się całodniowe szkolenie dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki, m.in. z rejonu Kozienice. Poprowadzili je Marcin Mielcarz i Milena Skalska. W tej chwili uczestniczy w naszych warsztatach 14 osób. A czego uczymy? Uczymy mądrej pomocy, przekazujemy wiedzę Szlachetnej Paczki, zasady Szlachetnej Paczki, zasady, w jakich będziemy się poruszać, odwiedzając rodziny. No i, ale przede wszystkim główną zasadą jest ta mądra pomoc, niesienie tej mądrej pomocy, pomaganie ludziom w mądry sposób, żeby im pomóc, a nie zaszkodzić. Po szkoleniu wolontariusze rozpoczynają pracę z rodzinami, czyli zbierają informacje o historii danej rodziny, odwiedzają ją i jeśli jest zgoda, to włączają taką rodzinę do projektu. My szukamy też jakby takiej ukrytej biedy. Bieda jednak nie woła. My musimy wyszukiwać i jakby dociekać tego, czy faktycznie rodzina jest paczkowa i czy kwalifikuje się do projektu. Wolontariusze z rejonu kozienickiego bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach i z dużym zaangażowaniem wykonywali zlecone im zadania. Grupa jest fantastyczna, jest tak zintegrowana, tak fantastyczne wysuwa pomysły. Realizuje różnego rodzaju założenia, które są wymagane z konspektu. Podejmuje inicjatywę. Naprawdę myślę, że Kozienice i Szlachetna Paczka Kozienice będzie czymś, czym naprawdę będzie można się chwalić i co przyniesie sukces. A my trzymamy kciuki za wszystkich wolontariuszy Szlachetnej Paczki i ich działalność. Będziemy też Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach tej akcji. Przypominamy, że wielki finał Szlachetnej Paczki zaplanowano na weekend 7 i 8 grudnia. W sobotę 24 sierpnia na Królewskich Źródłach odbyło się spotkanie integracyjne Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i ich rodzin z Kozienic oraz Stowarzyszenia Zrzeszającego Osoby Niewidome i Niedowidzące z Grodziska Mazowieckiego. W imieniu burmistrza gminy Piotra Kozłowskiego i swoim wspaniałej zabawy i wspaniałej integracji życzyła uczestnikom spotkania zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień.
Gmina Kozienice zawsze wspierała i wspierać będzie takie inicjatywy. Ja się cieszę, że macie Państwo zaprzyjaźnionych członków innych stowarzyszeń, którzy chcą do Państwa przyjeżdżać. Gmina Kozienice jest otwarta na seniorów, a nie tylko na seniorów, na wszystkich ludzi, na turystów, na osoby, które chcą nas odwiedzać i przebywać na terenie naszej gminy. Jeszcze we wrześniu odbywają się różne pikniki dla seniorów i nie tylko, także zapraszamy bardzo serdecznie, mamy ogromną, dużą gamę fajnych wydarzeń, które naprawdę zachęcają do tego, żeby być razem z nami. Stowarzyszenie Zgrodziska działa od maja 2018 roku. Liczy 92 członków. Na gościnną ziemię kozienicką przyjechała połowa z nich, czyli ponad 40 osób. Jesteśmy osobami niepełnosprawnymi. Z reguły mało mamy takich możliwości pobytu wśród takich samych ludzi, wśród naszych przyjaciół, przewodników. Jest to taka wyjątkowa sprawa, że możemy być tu w Kozienicach wspólnie z naszymi koleżankami, kolegami. Kozienickie Stowarzyszenie działa od roku i zrzesza 35 członków. Są to osoby niewidome, niedowidzące oraz ich opiekunowie. Możemy się podzielić informacjami na temat stowarzyszenia, bo to jest młode nasze stowarzyszenie, dopiero ma okrągły roczek, także jeden rok już jest za nami pracy organizacyjnej. Chętnie nasi goście przyjechali tutaj, aby się z nami spotkać, podzielić, i pobiesiadować. I za to im dziękujemy, że oni tu chcieli do nas przyjechać. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania wielu ciekawostek związanych z Puszczą Kozienicką i rezerwatem Królewskie Źródła, które przekazała zgromadzonym Lidia Zaczyńska z Nadleśnictwa Kozienice. Był też czas na wspólny poczęstunek i dobrą zabawę przy piosenkach biesiadnych. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił pan Jacek Zelga. Nie zabrakło też podziękowań dla władz samorządowych przekazanych na ręce zastępcy burmistrza Doroty Stępień, a także dla ludzi na co dzień wspierających Kozienickie Stowarzyszenie, w tym dla przewoźników. Dziękuję za to, że są bardzo mili i przychylni dla naszego stowarzyszenia i wspierają nas i pomagają nam się przemieszczać w sprawach nie tylko stricte konsumpcyjnym, czyli pojechać z miejsca do miejsca, ale na projekty, na spotkania, na różne sprawy, które związane są ze szkoleniem właśnie z Białą Laską. Spotkania integracyjne, takie jak to, mają dużą wartość dla uczestników. Mogą nie tylko oni wymienić się doświadczeniami, ale też choć na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności, mile spędzając czas. W czwartek 29 sierpnia odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego narada sołtysów i przewodniczących osiedli. Po rozpoczęciu spotkania burmistrz Piotr Kozłowski podziękował wszystkim za udział w dożynkach gminnych. Następnie przedstawione zostały informacje o Funduszu Sołeckim na 2020 rok. Przypomniano, jakie obowiązują procedury przy składaniu wniosków na realizację zadań z tego funduszu. Omówiona została też realizacja wniosków zgłoszonych na zebraniach sołectw i osiedli, które odbywały się w lutym i marcu. Ogółem zgłoszono 447 wniosków, w tym 147 z terenu osiedli i 300 z terenu sołectw. Większość z nich została już zrealizowana całościowo lub częściowo. W wolnych wnioskach zwrócono uwagę na fakt zabrudzania ziemią ulic przez rolników wyjeżdżających z pól, głównie na Powiślu. Poruszono też szereg tematów związanych z poszczególnymi sołectwami czy osiedlami. Dotyczyły one zwiększenia liczby patroli, m.in. w Łuczynowie i Śmietankach, utwardzenia dróg gminnych, spraw komunikacyjnych czy montowania tablic informacyjnych. Poruszono też m.in. temat związany z przycinką gałęzi przy chodnikach utrudniających przejście pieszym, m.in. przy skrzyżowaniu Lubelska i Batalionów Chłopskich, możliwości wydłużenia czasu pracy przy remoncie ulicy Radomskiej czy dbanie o porządek na przystankach autobusowych. Przekazane zostały też podziękowania dla władz za rozbudowę i modernizację ulicy Polnej. Sołtysi ustosunkowali się też do realizacji poszczególnych wniosków zgłoszonych na zebraniach. Na zakończenie spotkania burmistrz zaprosił wszystkich do uczestniczenia w najbliższych wydarzeniach, czyli w Festiwalu Muzyki Rozrywkowej imienia Bogusława Klimczuka oraz w Dniu Energetyka Pożegnaniu Lata. W naradzie uczestniczyli burmistrz Piotr Kozłowski wraz z zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucharman, pracownicy Urzędu Miejskiego, w tym pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Sylwia Gajda oraz przedstawiciel kozienickiej policji Rafał Mąkosa.
Ostatnie dwa tygodnie lata w mieście wakacji 2019 z KDK to przede wszystkim taniec. Szymon Gniatkowski, współpracujący z KDK mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich, po raz kolejny w te wakacje poprowadził dwudniowe warsztaty taneczne. Tym razem we wtorek i w środę 20 i 21 sierpnia uczestnicy zajęć doskonalili się w tańcach karaibskich i w tańcu nowoczesnym. Były zatem salsa, marengu oraz użytkowy taniec dyskotekowy. 22 sierpnia Marlena Zielińska, instruktor KDK, poprowadziła zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy wykonywali kolczyki techniką dekupaż z różnorodnymi motywami. W pracy z liczną grupą pomagały wolontariuszki UTW, Helena Ćwiek i Regina Kalbarczyk. Z kolei dzień później odbyły się warsztaty taneczne dla dzieci, które poprowadziła Helena Szamańska. Zajęcia były okazją do tego, aby poznać i poćwiczyć podstawowe kroki tańca nowoczesnego oraz klasycznego. Nie zabrakło również różnego rodzaju ćwiczeń poprawiających koordynację słuchowo-ruchową. Kolejny tydzień rozpoczął się od zajęć plastycznych. Pod opieką Katarzyny Kościuch dzieci tworzyły wyjątkowe świeczniki przy użyciu kleju, guzików, balonów i słoików. Dzieci stworzyły kolorowe ozdoby, które zabrały ze sobą do domów. Jak po kolei wygląda proces stworzenia takiego świecznika? Najpierw kleimy balon i nakładamy na niego guziki, a później kleimy te guziki i czekamy aż wyschnie. Później przekuwamy balon i się robi taka miseczka. Jak podobają Ci się zajęcia z robienia świeczników z guzików? Bardzo mi się podobają. Uważam, że są bardzo kreatywnie prowadzone. Natomiast 27 sierpnia swój czas mieli miłośnicy instrumentów strunowych. Małgorzata Koksa poprowadziła kolejne jednodniowe warsztaty gry na gitarze i na ukulele. Uczestnicy uczyli się czytania nut i tabulatur, a także ćwiczyli konkretne utwory muzyczne. Ostatnie wakacyjne atrakcje w ramach letniej akcji czekały na dzieci i młodzież w środę 28 sierpnia. O godzinie 11 w kinie KDK wyświetlono niemiecki film familijny Wicher 4, a po południu odbyły się kolejne zajęcia taneczne z Heleną Szamańską. Tym razem na parkiecie ćwiczyła nieco starsza grupa, a zabawa była przednia. Tymi zajęciami zakończyła się akcja Lato w mieście, wakacje 2019 z KDK, a już niedługo w Kozińskim Domu Kultury ruszą zajęcia stałe w ramach Akademii Szerokich Horyzontów. Witam Państwa serdecznie. Moi drodzy, ponad 700 lat temu napisano pierwsze zdanie w języku polskim. Od tego czasu literatura polska przeżyła ogromny rozkwit. Zapraszam Państwa 7 września w sobotę od godziny 10 tutaj pod Pomnikiem Niepodległości na Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenta Dudy. Pokażmy wspólnie bogactwo i piękno polskiej literatury. Tej, która od wieków jednoczy nas wokół wspólnych wartości i która stanowi ogromne wsparcie dla nas jako wspólnoty narodowej. Serdecznie zapraszam. Tradycyjnie w pierwszą sobotę września Enea Wytwarzanie i gmina Kozienice zapraszają na Dzień Energetyka Pożegnanie Lata. Popatrzmy, jakie atrakcje zostały przygotowane na ten dzień. Sobota, 7 września, Ośrodek Rekreacji i Turystyki Caceres. Godzina 10, atrakcje dla dzieci, zabawki dmuchane, konkursy, animacje, przejażdżki konne. 15.30, część artystyczna, scena amfiteatru, spektakl gra w wykonaniu Teatru Dziecięcego Maska, zespoły muzyczne z Kozienic, Magda Anders, finalistka programu TVN Mam Talent, Dominika Kobiałka, uczestniczka czwartej edycji programu The Voice of Poland. 17.45 – Parada motocyklistów. 18.45 – Część oficjalna i występy Gwiazd Wieczoru Kasi Kowalskiej i Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów. 22.15 – Pokaz sztucznych ogni. W trakcie trwania wydarzenia będzie można też odwiedzić strefy zdrowia, ekologiczną, historyczną, sportową i bezpieczeństwa. Dostępne będą także symulatory dachowania oraz rajdowy, a także szereg innych atrakcji. Wydarzeniami towarzyszącymi są turniej tenisa ziemnego o Puchar Prezesa Enei Wytwarzanie oraz przemarsz ulicami miasta w sobotni poranek Kozienickiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Furiozo. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast liczba miejsc w amfiteatrze jest ograniczona. Organizatorami wydarzenia są Enea Wytwarzanie i Gmina Kozienice, a partnerami Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Kozienicki Dom Kultury.
11 września w Kozienickim Domu Kultury rusza 12. edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a już 2 września od godziny 13 w kasach Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach rozpoczynają się zapisy. Potrwają one do 10 września i będą prowadzone w godzinach od 9 do 21. W roku akademickim 2019-2020 jest to oferta nieodpłatna. Dotychczasowi słuchacze proszeni są o zabranie ze sobą imiennej karty słuchacza UTW. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.dkkozienice.pl.